Mieszkańcy Osowca doczekali się remontu ulicy Lipowej. Inwestycja za 700 tysięcy złotych niedawno dobiegła końca. Zadanie dotyczyło przebudowy nawierzchni, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie nowej nawierzchni asfaltowej, stworzenie miejsc parkingowych, chodnika i nasadzenie nowych drzew. Oddany do użytku został również plac przed szkołą w Turawie. Utworzono nowy parking, miejsca do odpoczynku, wiatę na rowery oraz przystanek autobusowy. Pozostaje tam tylko kwestia jeszcze trawy i terenu lasów państwowych, gdyż mieszkańcy zwrócili uwagę, że trochę więcej tych miejsc parkingowych mogłoby się pojawić, także mamy z lasami państwowymi umowę i prawdopodobnie przejmiemy kawałek terenu i będziemy mogli wtedy dodatkowo takie miejsca tam stworzyć, czyli utwardzić troszeczkę jeszcze więcej terenu. Gmina Turawa w tegorocznym budżecie zaplanowała przebudowę ulicy dojazdowej do hali sportowej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania wszystkich dokumentów przetargowych, no i w jak najszybszym czasie chcielibyśmy ogłosić przetarg na wykonawstwo. Główna droga przebiegająca przez Węgry należy do Starostwa Opolskiego. Niedawno zakończył się jej remont. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo podróżujących, ponieważ odseparowano ruch pieszych od drogi. Wiele gminnych dróg w najbliższym czasie również doczeka się przebudowy. Trwają procedury dokumentacyjne. Jest to ulica Jodłowa w miejscowości Zakrzów Turawski, ulica Starowiejska w miejscowości Bierdzany, ulica Zielona i ulica Piaskowa w miejscowości Zawada, a także ulica Jodłowa w miejscowości Turawa. Również z funduszu sołeckiego zaplanowana jest dokumentacja na przebudowę ulicy Głównej, łączącej się z ulicą Dobrodzieńską w miejscowości Ligota Turawska. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania zakresu do wykonania na poszczególne te ulice i przygotowywania zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie samorząd w tym roku przeznaczył w budżecie ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych na inwestycje drogowe.